Dokładnie rok temu w Trzebini na cmentarzu imienia Jana Pawła II powstała duża dziura, która pochłonęła prawie 40 nagrobków. Część cmentarza, na której wytworzyło się zapadlisko, wciąż jest wyłączona z użytkowania. Rocznica tych wydarzeń stała się okazją do podsumowań dotychczasowych działań w sprawie tego i innych zapadlisk. Nie zabrakło przedwyborczych deklaracji w stylu "Kto da więcej?". Fatima Orlińska. Dziś wiemy, jakich rozwiązań potrzebujemy, mówił w środę burmistrz Trzebini podczas konferencji prasowej. Dodał, że ostatnie miesiące obfitowały w poszukiwanie rozwiązań, które pozwoliłyby z jednej strony naprawić skutki powstałych zapadlisk, z drugiej zapobiec kolejnym. Jak podkreślał, Trzebinia potrzebuje kompleksowych narzędzi. Dlatego apeluje o przyjęcie specustawy dla gminy jeszcze w tej kadencji Sejmu. Mówimy tutaj o problemach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z szybkim administracyjnym dostępem umożliwiającym zrealizowanie w nowym miejscu nowych obiektów, szybkim procesie odszkodowawczym, czyli wyliczenia ewentualnych strat, jakie zostały poniesione z tego czy innego powodu. I tu jest wielowątkowość tematyczna. Tutaj chodzi o przyspieszenie tej dzisiaj już funkcjonującej procedury administracyjnej. Ponadto burmistrz apeluje do rządu o utworzenie specjalnego programu, który pozwoliłby zabezpieczyć w budżecie państwa pieniądze na odbudowę infrastruktury w Trzebini i zrekompensować straty mieszkańców. Swoje propozycje rozwiązań dla gminy przedstawili też dziś działacze Koalicji Obywatelskiej. Ich 6 konkretów pokrywa się z tym, co mówił burmistrz Trzebini. Kluczowa inicjatywa, specustawa dla Trzebini. Ta specustawa musi obejmować również zaproponowanie wykupu nieruchomości tym wszystkim, których dalszy pozostanie na obecnych nieruchomościach jest po prostu niemożliwe. A w przypadku realnej utraty wartości nieruchomości wypłaty odszkodowania po godziwej cenie. Jak zapowiada Koalicja Obywatelska, 6-punktowy pakiet na ratunek Trzebini chce realizować po wyborach we współpracy z samorządem gminy i jej mieszkańcami. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Trzebinią, jest odbudowa lub przeniesienie infrastruktury sportowej, komunalnej, drogowej, ale i mieszkań w miejsca, gdzie zagrożenie zapadliskami nie istnieje. SRK powinien przygotować teren pod nowe ogródki działkowe, powinien wypłacić odszkodowania dotychczasowym użytkownikom tych ogródków i uzbrojenie terenu też powinno leżeć po stronie SRK i powinno być w całości sfinansowane z rządowego programu i realizowane przez gminę. Dziś spółka restrukturyzacji kopalń prowadzi na terenie Trzebini, w tym na terenie cmentarza parafialnego, prace uzdatniające, które mają ustabilizować grunt. Spółka przeprowadziła również prace odwadniające teren zlikwidowanej KWK Siersza. SRK dementuje jednak, jakoby były plany przesiedlania mieszkańców Trzebini, na przykład do Sosnowca. W połowie roku na polecenie wojewody małopolskiego spółka restrukturyzacji kopalń przygotowała listę nieruchomości, lokali mieszkalnych, które na wypadek takiej sytuacji mogłyby zostać wykorzystane właśnie do tych celów. Natomiast były to działania prewencyjne, tak jak powiedziałem, wszystkie wykonane badania wykluczają zagrożenie katastrofą budowlaną wobec budynków, a co za tym idzie, nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców i nikt z Trzebini nie będzie relokowany do lokali, już w szczególności w innym miejscu. SRK zapowiada też wypłatę odszkodowań. Te mają dotyczyć terenu ogródków działkowych, które z uwagi na zagrożenie kolejnymi zapadliskami niemożliwe są do odtworzenia, a także cmentarza. Wybrana jest już firma, która wkrótce przeprowadzi wycenę na rzecz 17 z poszkodowanych, którzy wnieśli o wypłatę odszkodowania.